Hej, witajcie z tej strony Kalasar. Oto jest kolejny odcinek z serii The Following Dying Light. Jest ze mną Obi, który skacze. Skaczę na lewo i na prawo. Dobra, no i w tym odcinku ruszymy dalej. Już misjami pobocznymi, bo trzeba tutaj zdobyć Widzę, że zaufanie. mamy misję dostarcz list Polakowi. No, chodź właśnie. No O jedziemy. kurde, Oła. spadłem z dachu. Ej, Polak, znalazłem na poczcie list do ciebie. O kurde, serio? Dzięki. Ciekawe, co w nim jest. Jak się uśmiecha, ty. Cudo. Głupio mi o to prosić, ale nie umiem czytać. Zawsze czytała mi żona, ale już jej nie ma. Mógłbyś... Dobra, przeczytam. Jasne, nie ma sprawy. Zobaczmy. Na pewno chcesz, żebym to czytał. To prywatna korespondencja. Tak, proszę. Dobra, jak chcesz. Polat, ty jebany skurwysynu, nawet się nie waż umrzeć. Jeśli się dowiem, że zabiły cię zombie, będę cię prześladować w pierdolonych zaświatach. Trzymam cię za jaja. Kocham cię, Talo. Cholera, tęsknię za tym gościem. Nie łapię. Talo, to mój brat. Całe miesiące go nie widziałem. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Wielkie dzięki, że mi to przyniosłeś. Zajebisty list, a ja też chcę taki... O, poziom zaufania wzrósł. Czy tak się wybić na YouTube i tak otwana. No. Obi, ty jebany skurwysynu, rzuć coś, bo mnie kurwa śmieszbi, żeby ci zajebać. No. Dobra, nie, jestem to już sprzymierzeńcem. Co to byłoby na liście? No. Dobra, mamy co jakiś tu mamy list. Teraz? Przyjmij. Widziałem twoje ogłoszenie, Jazir. Kim jest ten Sawit? Miał wam dostarczyć lekarstwa? Tak, właśnie, miał. Zawsze co tydzień przynosił nam świeże zioła, ale już od dawna nie dał znaku życia. Wiem, zapewne nie żyje, ale nie mamy pewności. Nie znasz go. Chciał zostać jednym z bezlicych. Nie dałby się zabić od tak po prostu. Łapie. Jakiś pomysł, gdzie mam go zacząć szukać? I co z tymi gorączkami? Nadal potrzebujecie ziół? Sam mieszkał w chacie na tej skalistej wysepce. I tak, zawsze tam trzymał leki. Tylko uważaj, jeśli coś dorwało sam. To ja się zastanawiam teraz, w takiej chwili się zastanawiam, bo jak ty przez długi, jak oglądałem właśnie te filmiki, czy coś, co nie? No, no. To u ciebie coraz tak bardziej szumi i szumi. Taki szum się zwiększa akurat właśnie, nie? Też tak masz? Gdzie, kiedy, powie, jak? No, że tak zaczyna po prostu szumić, jakby zakłócenia w telewizorze u ciebie tam na mikrofonie. A jak coś powiesz, to znowu jest normalnie. A, to no, też tak mam troszkę. A co? Dwa ja, razy już tak było u ciebie. Dziwne. Czyli co? Opowiedz mi osobiście, czym się zajmował przed wybuchem epidemii? Czekaj chwilę. Był strażnikiem leśnym. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę tego człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na bezlicego. Nie. Ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak. Zajął się niektórymi naszymi potrzebami. Nie, no cały czas mieszkał w tej chacie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w Sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? Dobra, znowu takie coś właśnie, jak mówiłeś, było. No też ten szum, nie? No takie... No. Ja tak samo mam, ale jak coś powiesz, to... Może to przez TS-a, może następnym razem... No też się Skype'a, tak wydaje czy coś właśnie. Weźmiemy. No dobra, to tutaj... Idziemy tam i idziemy na te... No tylko ja zobaczę w ogóle zadania, żeby nie było... O, dobra, to jest średnie. Tam zobacz, ja sobie przywołam samochód. Dobra, to te rozstaje jedynie, bo to jest średnia trudność. Lepiej te łatwiejsze. Dobra, to ja pójdę sobie po bryka jak coś. W ogóle... No, bo my mamy ten ustawiony poziom trudny, nie? Nieznaczna, a mimo to nam pomagasz. Na chwałę matki? Czy dla własnej korzyści? Po prostu chcę pomóc.
Więc jesteśmy sojusznikami. Ale to za mało. Hej, nic nie rozumiem, czekaj! Się rozłączył. Czemu ten mój jest taki w białych plamach? Mój samochód jest w całych plamach. Jesteśmy ci winni przeprosiny, Kyle. Pomogłeś nam, bo my wciąż wątpimy w twoje intencje. Trudno oczekiwać od kogoś, kto nie widział znaku, że będzie wielbił matkę. Nie mam nic do ukrycia, mam uczciwe zamiary. Chcę wam pomóc. Udaj się do jeziora, które zwą Okiem Słońca. Pokłoń się matce, a otrzymasz błogosławieństwo. Zapraszamy cię do nas, Kyle. Dobra. To najpierw zrobimy tę misję. Teraz co mamy i później będzie można iść zrobić tą główną. Się pojawiło, tak? Dobra. Tak musiałeś. Ty stary, gdzie ty jesteś? No tu, gdzie się te łaziki respawn. A ty, gdzie Kajrześ jest? Za to nie bez sensu. Dawaj, zrobimy tą... Ja chcę się mam brykę tutaj koło siebie już właśnie, tylko że... ochrona. Dobra, czekaj, jeb. Dobra, to jedziemy osobno. No ja pamiętam, jak takie od nich te ostrzeżenia, te proszenie o pomoc czy coś. I mam ze sobą dwójkę dzieci. Czy ktoś... Tato, słyszałeś? Ktoś nadchodzi. Ej, dobra, muszę naprawić auto, bo trochę je dosyć uszkodziłem. Proszę nas nie zostawiać na pastwę. Dobry zapór. Dobra, wiralnie się tu zbiegł. Zrobiłeś, co się dało, jeśli chodzi o dopływ wody. Ale odkąd... Ła! Zdechłem. Nasi ludzie chorują jeszcze bardziej. Żyjesz, jak coś? Tak, ale dużo zombiaków teraz tu, bo strzelałeś, przybiegło. Kurde, no niestety. Mam 60 HP tylko. Dobra, to ja te... Ja już się zrespię gdzieś indziej i dojdę do ciebie. No, dobra. Ja tu postaram się. A tam jest miejsce do odblokowania. Ej, do te... Do bezpiecznej strefy. Tutaj? No tam gdzie jesteś właśnie, nie? A, dobra. O ja pierdziel. Ja się tu zastanawiam, jak tu wziąć, bo tu jest kilka wiralów. Musimy zamknąć tam bramę akurat, żeby więcej zombiaków tam nie przychodziło. Dobra, łeb ucięty. No, już zamykałem bramę, to mnie ugryzła. No. Ten jeszcze żyje. Nie, przeszedł w ostatniej chwili. Ten jeszcze żył. Ej, coś tu było? Nie. O, i mam bezpieczną strefę już. No, fajnie. To jest jakieś zadanko, tak? Czy... A ktoś tu jest. Ktoś celuje z karabinka. Gdzie? W domu. Ja mam poza tą strefą jakiś wykrzyknik. My... Ja nie mam właściwie nic, co mógłbym panu dać, ale przynajmniej niech się pan czuje jak u siebie. Ten dom należy teraz też do pana. Wspaniale będzie odpocząć w bezpiecznym miejscu. Dzięki. A teraz mi kurwa obiad. Żyjemy i jesteśmy bezpieczni. Dzięki panu. Dobra. Dobra, ja muszę naprawić auto, bo trochę mi się pouszkodziło. A, bo to jest... Opony mi się spieprzyły. Jakiś wyścig, dobra, to na razie nie interesuje nas. W ogóle daleko jeszcze? A nie, już bliżej. Gdzieś 300 metrów, to już blisko. No. Dobra, jeszcze tylko silnik, bo też mi się spieprzył. Dobra, jestem już naprawiony.
Dobra, może mi jechać tam. No jadymy, jadymy. Kurde, no sprzedała mi się jakaś trasa, kurde, co by to ułatwiło. No i woda, woda, no zajebiście, no wszędzie, wszystko byle nie kurwa woda. Naprawdę, bo ja za bardzo chciałem mieć realistyczną wersję Dayclida, to więc musieli zrobić tak, że oczy kurde będą spieprzone. Dobra, jesteśmy już na miejscu, trzeba będzie tam wejść. Gdzie, do jaskini jakiejś? No na górze trzeba wejść, na górę. A, na drugą stronę, dobra. O ja pierdzier. Ty stary, jak ty wyglądałeś? Jak leciałeś z tą linką, jak Spider-Man. Hopla! I co my mamy tu znaleźć? Jakieś roślinki, tak? Musimy tam wejść na górę bodajże, bo ja pamiętam, jak ja to robiłem. Naprawdę, ja trochę się nachodziłem, ale nie wiem, czy warto, bo nie pamiętam już. Poszukaj Sabita. No, nie, trzeba będzie wejść tam na górę, nie? No, ja jestem już w Szembonie tu jakiś. Przy domie? A ja jestem w trakcie spinaczki. W Szembonie. O, jakiś lakier i skrzynka trudna. Złamałem wytrych. Weź w traf w to miejsce. Wystarczyło kurde do końca na maksa i otwarta. Dobra, ja jestem przed jakąś chatką. Kurde, ładnie nawet wygląda ta maczeta, ale słaba. Nie! Chyba znalazłem Sabita. Tak? Zdaje się, że no do... Aż ty w życiu, ile tu wirali. Jakoś dziwnie to wydawały dźwięki. Nie jak klasyczny wiral. Ty, tutaj jest jakaś jaskinia pod domem. Trzeba wejść przez okno. Jak ja tu tędy weszłem pod chatką? Ja. No tu jest dziura, patrz. No tu. A ja tutaj przez okno weszedłem, dobra, idzie. Dobra, weź się posuń, ja chcę wejść do domu. Jazir, pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. O kurde. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Poszukam wam ziół, ale wątpię, żeby Sabit to przeżył. No to za zajebistą kryjówkę zrobimy. No tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie gniazda to pewna śmierć. Chyba, że w nocy. Czekaj, chyba coś słyszałem. Co to? Dobra, idę do środka. Kurde, dwa wytrychy złamałem. Dobra, ja też idę. Gdzie Kajrześ jest? Poszedł? No jestem w tej jaskini przed tobą. I co tu trzeba zrobić? Zejść na dół. Tam jest lina do zejścia na dół. No tak, ale czekaj, ja tu przeszukuję jeszcze. No, nic nie ma tam właśnie. Jakieś pierdółki, dobra. Dobra, schodzę. Boże, dosyć głęboko. O ja pierdzielę! Ale syf. No, ale czekaj. Bo jak teraz nie ma nocy... Widzę właśnie te gniazdo. O, żeż w mo... Dobra, rozjebmy to. To jest Sabit? Gdzie to jest? Nie wiem, znikło. Te. Lepiej nie mówić o tym Jazirowi. O Jezu. Już? Może coś przeszukamy? No. No co? Dobra, tutaj są te specjalne takie dziury, co przez to kurde wirale przechodzą. No, to takie słabe trochę gniazdo przemieńców. Ej! Co? Wejdź do wody, tu jest jakieś przejście. Mówisz? No, tylko trzeba szybko dosyć pływać, bo... Dobra, dobra. Ciekawe, gdzie wyjdziemy. Nie wiem, mi się wydaje, że chyba gdzieś na zewnątrz. Zobaczę, czy mam tu... Dobra, mamy tu tlen jak coś. Mhm. Dobra, czekam na ciebie. Lewituję. Ja. Złap drugi oddech i płyniemy dalej. No, płynę, płynę. Kurde, znowu zero apteczek, ty. Znowu zero. Ja mam parę apteczek, to mogę ci dać. Dobra, dobra, jakoś się to później zrobi. Dobra, idziemy dalej. Już wyjście z wody jest ładne. Widzę światło w tunelu. Widzę taką szparkę fajną. O, wyjście! Wyszliśmy. Jesteśmy, kurwa, nie wiem gdzie. Jechaliśmy tu samochodem. Wiem właśnie. O, tam jest moja bryka.
Ty gdzieś ty wywalił? Nie wiem, płynę. A co? Bo ty jesteś jakiś... No, jesteś 100 metrów ode mnie, ja idę do bolida jak coś, nie? A. Masz go gdzieś tam niedaleko? No, mogę tutaj. Ja może spróbuję się do ciebie zbliżyć jakoś. No, dobra, dobra. Bo teraz zanieś zioła Jazira... Klujak! Zaniesiemy mu te zioła. Mi się wydaje, że jest dość głęboko, żeby tam się wpieprzyć, to więc... Ała! Dobra, zaniesiemy mu te ziółka, niech sobie przypali tam. I tam, idziemy z główną misją, no. Jedź, jedź. Ja pierdzielę te plujaki cholerne. Jesteśmy szybciej niż myślałem. Dobra. Cudowny przejazd był. Dobra, idziemy oddać mu tą misję i... Idziemy czekam do bezlicy. Tego potrzebowaliście, prawda? Tak. To się nam bardzo przyda. Przykro mi z powodu Sabita. Dziękuję. Nie przejmuj się. Przynajmniej wiemy, co się z nim stało. A taka śmierć, nie wstyd. To siara! No się uleczę w końcu. Ale co jest? Bo tu mam jeszcze znacznik. Susza. Co się dzieje? Coś nie tak? Nie mamy pojęcia. Wszystko było w porządku i nagle ludzie zaczęli źle się czuć. Miałem nadzieję, że będziesz coś o tym wiedzieć. Ktoś nasikał do baseny. Cóż, nie wiem, ale zobaczę. No, coś przerwało. Co jest? Nic się przerwało. Przerwało dialog trochę. Bo dobra. Mamy coś sprawdzić, bo coś się dzieje, że ludzie zaczynają chorować, musimy to sprawdzić. No tak, ale tą główną mieliśmy teraz zacząć, zobaczyć. Fajnie byłoby ruszyć. Czekaj, może dam parę apteczek, co? No w sumie, a ja zobaczę, czy mogę skraftować. No ja tak samo przy okazji zobaczę. Nie mogę, alkoholu mi brak. W ogóle mam punkty do rozdania. Ja mogę zrobić kilkanaście apteczek, stary. Ej, zrobię parę apteczek i ci dam kilka. Dobra. Dobra, ja potężny atak. Mogę zrobić 10 i mam 20 apteczek na łebkę. W sumie nie mam tu już za bardzo co dawać, ale w kierowcy co tutaj mogę dać? No, w pierwszy punkt raczej nie mam wyboru. No. Jak ja mam co robisz? No chciałbym dać punkt w kierowcy, nie? Mam dwa, ale nie mogę. Czemu nie możesz? O, enterem. Klikałem dwa razy i nie załapałem. No. Bo tak jest. A też ja mam jeden punkt. Autoalarm, chyba nitro, dam sobie... czy mechanik poziom drugi? Wiesz co, ja bym ci dał nitro jak na razie, bo to jest dosyć przydatne. Ja na początku zacząłem od nitra. No dobra. No dwa punkciki miałem, dobra. Dobra, ja sobie dam rzucanie min. To idziemy tą główną misję jeszcze robić, czy... Czekaj chwilę. Czy tą drugą? Co też jest na średnim poziomie, bo teoretycznie mamy tylko jedną na średnim poboczną i to zgromadzenie też jest średnie niby, te główne. No ale to dawaj tam poboczną jeszcze zrobimy. I od następnego. Ja ci tam dam parę apteczek. Dobra. I od następnego odcinka weźmiemy. Dobra, weź sobie te apteczki. Dam ci 15. O, dzięki. W ogóle z nim możemy pogadać? Ciężki dzień, co? Nie z nim pogadać? Nie. Stwierdził, że to kolejny ciężki dzień. Co? Kolejny ciężki dzień, co? No wiadomo. Jest trochę wirali, trochę purchawek, parę mutantów. Nie, dzień jak co dzień. No, to dawaj jeszcze tą poboczną zrobimy i od następnego odcinka ruszymy z głównym. Pak, 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 pak. I wrym. Czyli mamy tędy się kierować, jo?
No, jest dobrze, teraz jest zaznaczone. A ty z tą lupą nad głową. Nie strzelam w wirale, tylko się zlatują. Ja pierdzielę, wszystko takie twarde musi być. Twarde. W ogóle gdzie to jest? A, to już prawie na miejscu. No, to już tutaj. Przejedź ich, przejedź. Bum, bum, bum. Jedź. No kurde, zawsze mam problem z wyjściem, nie wiem czemu. Przytrzymaj F po prostu. A przytrzymaj, a ja klikam. Dobra, to tam jest... To jest z wodą chyba, nie tak. Skażona woda. Ale tutaj już byliśmy chyba. Co? Nie byliśmy tutaj? Tak, 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 żeby udostępnić, żeby otworzyć rurociąg właśnie, nie? A zamknięte? No to zajebiście. Dokładnie. Czekaj, coś mi się tu kojarzyło, kurde, że gdzieś to było, takie wejście fajne. Zobaczmy tutaj. Czy nie? O, jest, dobra. Powinno być tutaj. Gdzie? Co, jak? W wodzie, tam do mnie podejdź. A, dobra, już. A, rurami. Oj, ty, ślepy zaułek. Dobra. Druga rura. Tetrańska rura. Ona jest zamknięta. Jak zamknięta? A nie, tutaj jest tam kutka, patrz. No. Aha. Ty się już tym bawisz, dobra? No. Dobra. To już na pewno będzie wejście, bo jak kurde jest zamknięte na kutkę, no to musi być. No. Jeszcze są te, na minimapie dwa takie dzinzle. No. No i które prowadzi do tego jednego? O, zombiak. No. Dobra, jesteśmy w środku. I nie jesteśmy tu sami. Widzę nas, nie. Nie kłamię, sukin synu. Wyglądała zdrowo, jakby... Możesz ty. Uleczona. Teraz wiem, że kłamiesz. Nikt nie odzyskuje rozumu po tak... Co się dzieje? Mordor się dzieje. A, na górze jest jeszcze jeden. Jak spokojnie idzie! Co za oaza spokoju. Jeszcze ktoś? A, zamknięte, jak zwykle. Zawsze musi być kurwa zamknięte. No kurwa! Co? Boże, co się dzieje? Nie rób mi krzywdy! Nie zabiję. Poddaję się! Ale w niego już wpakowałem z 6 pocisków. Ale fajną ma maczetę, ja mam jego maczetę właśnie. Wyłącz tę latarkę. Dobra, szefie, jasne. Widziałem już takie wdzianko. Robiłeś wcześniej dla Raisa, co? My? Właściwie to nie wiem. Nie mówili. Dopiero się przyłączyłem. Nie kłam, palancie. Co wy tu dupki do cholery robicie? Nie wiem. Co, że tak wstaje i ten... sprawę, że twoje życie wisi na włosku. Zajebiście negocjuje się, nie? Okej, powiem. Ale wiem tylko, że szef miał plan. Zatruć ujęcie wody i okraść ich wszystkich. Przynieśliśmy kilka trupów. Wrzuciliśmy do wody. Jezu, ale z was popoprańcy. Kto jest szefem? Gdzie go znajdę? Nie wiem. Mówiłem, dopiero się przyłączyłem. Nie chciałem tego, przysięgam. Tak? Tylko wykonywałeś polecenia, co? Zobaczymy, co Jazir na to powie. Jemu będziesz sprzedawać swoje wymówki. Przewodniczu, nie rób tego, zlinczują mnie. Nie tak. Nie mi buta. Ty. Ty fajansiarzu pieprzony. Co jest? Ładuj mu w dupę. On jest nieśmiertelny, czy co? Weź sobie, ciekawa maczeta. Gdzie? Bardzo fajna, ja już mam jedną. No, nawet obrażenia ma fajne, czekaj. Sobie wezmę od razu... to jest ta? Halo? Co? Czemu ona nie ma naprawy, trwałości, nic? Taka jednorazówka jakby. Wiem, trochę lipa i dlatego ja sobie zostawiam to jako, wiesz, trofeum moje, no. No. W ogóle da się to jakoś ulepszyć?
Ulepszyć raczej wątpię, nie wiem. Nie sprawdzałem. A, jedno ja takich rzeczy typu rzadko ulepszam, bo to dla mnie taka satysfakcja z tego, co ja robię. Większa frajda. Mm. Dobra. I tu mamy śmietnik, trzeba wejść na górę. Co? Coś trzeba zrobić. Co to, kto to tak tam oddycha u ciebie tak? Co? No to zombiaki pewnie tutaj na, za ogrodzeniem. Nie, to tak słychać jakby ktoś u ciebie tam tak oddychał. Tak. O tak. A to stupi ci śpi. Aha. To trochę głośny jest. O kurwa, jadę na lince, nie chciałem tak tego. A tak to słychać? No, to. Kurwa, jaka radosa to. Dobra, skupię się na tej lince. Uważam, moje płuca. Jak tu wejść? Nie wiem, stary, no. No ja pierdzielę, nie wiem co zrobić, nie wiem co robić. No jak tutaj. No kurde mać. Jazir, jestem w pompowni. Przyślij tu więcej ludzi, migiem. I nie pozwolę tam kupić wody. Nie tą górą. Tu masz drabinę. Wrzuciło do zbiornika zwłoki. Trzeba je wyłowić i poczekać, aż woda będzie się nadawać do picia, jasne? Jasne. Dzięki. Zajmiemy się tym jak najszybciej. Jak on gra, świt. Co ma gwizdek w tym? Jak się zaciął z tym chrapaniem? Dobra. Dawaj do samochodu. Ty nagrywasz? Nie. Dobra, jedź. Może Marko silnika to stłamsi. Może. A to jestem. Ja tak patrzę, kurde, co to jest? Ten zombiaki może zapłotem. Co? No ja się pytam, co to jest, a to jest zombiaki może zapłotem. Trochę się trochę wydaje dźwięki jak zombiak, nie powiesz. No troszkę. Zasz to na YouTube widzę pewnie, nie? Zasz to pewnie na kanał. No będzie. 5 minut śmiechu. No, bo ty nie nagrywasz, nie? Nie, ja nie nagrywam właśnie, bo mi coś laguje i nie zdążyliśmy tego sprawdzić, zmienić ustawienia do końca na OBS-ie. No. No, zaraz będzie trzeba kończyć, kurde, więc. A co no to skończymy tę misję i kończymy odcinek na dzisiaj. Właśnie. Skończymy wielką beką. No. A nie wiem, w sumie ona już jest skończona, wiesz? Co? Już ją skończyliśmy. Aha. Potrzebujemy pomocy. Jeśli mnie słyszysz, jesteś blisko. Jesteśmy odcięci w naszym domu, a mój mąż umiera. Proszę, niech nam ktoś pomoże. Pomagamy tej babce? Można podjechać. Co? No, tylko gdzie to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Kurde! Ło, kurczę. Dobra, w sumie można już zakończyć, bo misję skończyliśmy i od następnego... Kurde, szybko! Ja pierdolę. I od następnego odcinka tą misję główną można pocisnąć, nie? Dołączymy do bezdicy. Nie, bo skończyliśmy, co mieliśmy zrobić. Tak, bo ja myślałem, że to jeszcze trzeba właśnie mu odnieść tą misję, a to po prostu pozbyliśmy się ich i... Kurde, tam... Dobra. A tam ma to znaczone na łapie. No to już tam jedziemy, my już się żegnamy z wami. No, mamy nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie. Do zobaczenia. Yeah.